i wstydzą się. Koledzy ze szkoły, tak? Koledzy ze szkoły. Zespół szkół odzieżowo-skórzanych. No świetnie, świetnie. To co? Jak się macie? Mamy jakiś podkład muzyczny? Mamy? No to dobra, no to w takim razie... Ach, dobrze, dobrze. Dobrze, na razie słuchajcie, udawajcie, że ich nie widzicie. Nie widzicie, jestem tylko ja, nie ma ich, ja przykrywam po prostu zasłoną tutaj, nie ma. Nie ma dziewcząt, nie ma. Okej, dobrze. Byliście odwiedzić wszystkie miejsca już tutaj, czy nie? Tak, czy nie? To jest niesamowite, że wy chyba czekacie już na Anię, co? Nie mogę się czekać. Ja myślałem, że to z mojego powodu tak po prostu. Nie. Dobrze, a czasami tak po prostu, wiecie co, staram się być częścią tej sceny i tutaj z wami sobie tak porozmawiać. No bo jakby wyszedł taki trochę drętwy gościu, nie, i przyszedł i by powiedział, że bla, bla, bla i zszedł. To byłoby fajnie? No właśnie, no. Jakby zszedł, to by nie byłoby fajnie. Chyba będę śpiewał dziewczynom do pokazu w takim razie jakiś kawałek z lat 60. Ale by było co? Jakiegoś rock'n'rolla może. Czekamy chwilę jeszcze, proszę o cierpliwość. I uliczkę zapraszam do nas, bo będziecie mieli okazję zobaczyć, słuchajcie, takie stroje naprawdę. Dzisiaj, kto dzisiaj chodzi w takich strojach, to ja nie wiem. Ja mam dzisiaj takie trudne jakieś doświadczenia. Dziewczyny się pytają mnie, co ja się tak ubrałem, a ja mówię, słuchaj, ja się ubrałem tak, bo zobacz, to jest uniwersalne. W latach 50., 60., 70., 80., 90., 2000., proszę bardzo. Ta fryzura na Jamesa Bonda, nie? Ale tego z lat 60. Okej. Coś tu się dzieje. Coś tu się dzieje, proszę Państwa. Ja się bardzo cieszę, że jesteście ze mną. Bardzo się cieszę. Tera będzie grać, mówią. Zdradzam kulisy. Tera będzie grać. Gra? I bucy. 3, 4. Nie, dobra. 3, 2, 1. Dziewczęta zespołu szkół odzieżowych, skórzanych odzieżowych. Brawa, przywitajmy je! Together, all together, all together, all together.
D, E, F, G, H, I, J, I love you. Together.